Dobry wieczór, program W Punkt. Katarzyna Gójska, witam raz jeszcze i zgodnie z zapowiedzią Marian Kowalski, Marek Jakubiak, czyli znany Państwu duet z programu. Reasumując wideoblog czy tam wideopodcast na portalu niezależna.pl. Gorąco zresztą polecamy. Szanowni panowie, szanowni państwo, Donald Tusk do prezesa spółki Orlen, a w zasadzie koncernu Orlen, mówi tak: oligarcha Putina. Jak się panom podoba to określenie? No, rozumiem, że pan przewodniczący chciał być, nie wiem, czy złośliwy, może trochę nie wyszło, no ale jednak treść jest treścią. Jak to jest, że pan przewodniczący określa szefa polskiego koncernu, największego koncernu, mianem oligarchy Putina, bo to nie jest tylko rzecz obraźliwa dla samego prezesa Obajtka, no ale to jest przecież uderzenie w najważniejszą polską firmę, która przynosi do budżetu państwa, w przeciwieństwie do czasów, kiedy to pan Tusk był premierem, rzeczywiście grube miliardy złotych. Spółka przecież jest notowana na giełdzie, to jest tak, że takie uderzenie, to przepraszam, wszyscy za to płacimy. Co sobie pan Tusk pogadał w pabie to jego, ale później my płacimy, bo tracimy. Marek Jakubiak, jak na to patrz? Ja bym chciał to podsumować trochę merytorycznie i powiem tak, że zostawię emocje naprawdę, bo ślina na język niesie mi różne przymiotniki wobec tego jego mościa, ale taki stek bzdur, jak on tam wypowiedział, adresując to do Obajtka, to powiem szczerze, że potocznie mówi się, że jest inteligentny, a tutaj wyszedł na durnia i to do kwadratu. Otóż proszę państwa, po pierwsze, spółka akcyjna, w której Skarb Państwa ma mniejszościowy pakiet, wybrała sobie prezesa Daniela Obajtka, który realizuje cele spółki akcyjnej dla dobra akcjonariatu, a nie kogokolwiek innego. Po drugie, powiedział wyraźnie, że Polska przez ten czas ma najdroższe paliwo w Europie, co jest kompletną bzdurą. To ja wiem, bo widziałem w Europie, ile kosztuje paliwo, a ile w Polsce kosztuje. W Polsce jest jedno z tańszych paliw w Europie. To jest drugie kłamstwo. Trzecie kłamstwo polega na tym, że źle zdefiniował słowo oligarcha, bowiem oligarcha to jest osoba prywatna, a nie prezes spółki, tylko osoba prywatna, która poprzez nielegalne uwłaszczenie się na państwie dorabia się prywatnego majątku. I ten majątek najczęściej jest nielegalnie za pomocą przymykania oczu zdobywany. I to jest trzecie kłamstwo w ciągu dosłownie czterech zdań. I myślę sobie, że Daniel Obajtek powinien po prostu ukrócić trochę Donaldowi Tuskiemu, ale gdzie się poskarży? Do sądu pójdzie? No, trudna sytuacja. I Marian Kowalski, ten sam temat. Widać, że politycy Platformy Obywatelskiej tworzą jakieś alternatywne działy nauki. Od były pani premier Kopacz dowiedzieliśmy się, że ludzie polowali na dinozaury. Tak. Jak to powiedział ktoś inny, to by się śmiali, że to tak zupełnie nie może być. Pani Kidawa stworzyła alternatywną astronomię, było o obrotach ciał czy sfer, stref niemieckich. Stref, było stref niemieckich. A teraz Donald Tusk tworzy alternatywną matematykę, z której wynika, że zakupy poniżej 10% ropy to jest więcej niż gdy się kupowało 100%. I to oni mają prawo tworzyć takie działy nauki, mój Boże, kto bogatemu zabroni, ale... Ale Marian, jedno słowo, poczekaj, ale tak. Powiedział, że Daniel Obajtek kupował to dla Czech, nie dla siebie z kolei. No tak. A najbardziej mnie interesuje to, dlaczego ta publiczność słucha z rozdziawioną gębą tych dyrdymałów. Przecież do tej pory się mieli za elitę intelektualną polskiego społeczeństwa, bo pisowcy to były te babcie w moherowych beretach, co klepały zdrowaśki, jacyś kibole, co to nic, tylko się bili, prawda, pod stadionami, a oni to mieli być ci najmądrzejsi. Tymczasem słuchają tych dyrdymałów, no na szczęście nie muszą płacić za bilety, chociaż nie wiem. I powiem tak, dochodzę do wniosku, że zwolennik, ten kodziarz taki przeciętny, co idzie Tuska słuchać, to jest taki nowa wersja człowieka sowieckiego. Im władza więcej opowiada bzdur, tym on ma mniej śmiałości, żeby to zanegować.
im bardziej władza mu zagląda wszędzie i robi mu krzywdę, to bardziej tą władzę kocha. No przykład wyborców warszawskich. Jak już tam kradli te kamienice po 5 dych, coraz wyższe ceny za parkowanie, za śmieci, to oni coraz bardziej ich kochają. To taki homo sowieticus w wydaniu kodziarskim i myślę sobie, że to jest choroba nieuleczalna. I myślę sobie, że tutaj darmo im tłumaczyć. My swoje wiemy. Niech Tusk tam opowiada te swoje derdy mały, że Obajtek to oligarcha, no ale to się z czym zjechało w czasie? No, że kolejnego Ancymona za łeb wzięła, prawda, służby, bo się okazuje, że lepkie rączki. No, dlaczego te śmieci? No, ale, tak to jest, ale to jest w ogóle ciekawe. Jest ten skład, który, że tak powiem, teraz został przez CBA aresztowany i jest przesłuchiwany, był przesłuchiwany, bo to jest, i to się wiąże z tą wypowiedzią Donalda Tuska, bo to jest jego resort skarbu. To on właśnie tym ludziom powierzył, dał im pieczę nad Orlenem, między innymi nad innymi spółkami Skarbu Państwa. No później jak Platforma straciła władzę, no to gdzieś chcieli tych ludzi zagospodarować i przenieśli ich do Warszawy. No więc ci sami, co pilnowali spółek Skarbu Państwa, tych naszych sreber rodowych i pereł w koronie, to teraz się przenieśli do Warszawy. No i właśnie widzimy, jak oni w Warszawie pilnowali. Marek Jakubiak, jak na to patrzy. Spalarnię śmieci wybudowali za 2 miliardy złotych, która nie ruszyła i Francuzi sobie wyjechali. I jakoś w taki sposób bardzo arogancki powiedzieli, że nie naprawią tego. Co oznacza ewidentnie, że to był jakby podział zysków na miejscu dokonany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę państwa, no zarzucił, że Obajtek w pierwszym kwartale 15 miliardów zarobił. No rany boskie. No to jest taki zarzut bardzo poważny dla spółki akcyjnej, że to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. A ja bym ci chciał, Tusk, powiedzieć, że gdybyś nie dopuścił do przemytu na teren Rzeczpospolitej 700 cystern paliwa dziennie, lewego, z terenu niemieckiego, to pewnie Orlen za tegoż tam poprzednika Obajtka też by lepsze wyniki miał. Natomiast prawdę powiedziawszy, ja jestem zbulwersowany tą całą akcją i tak naprawdę to aż zatyka. Gdzie jest granica idiotyzmu? Tu Marian masz rację. To już nawet Bareja by tego nie przewidział, chociaż jakby żył, kto wie. Natomiast prawdę powiedziawszy, orwellowskie podejście do świata, wmawianie absolutnie wszystkiego wszystkim, oni są gotowi dziecko w brzuch wmówić, dlatego że tak pasuje. I szczerze mówiąc, ja rozumiem, że można było się rządowi modlić o słabą opozycję, ale aż taką to przesada, naprawdę. No ta opozycja mówi zresztą również na antenie Telewizji Republika, że rząd Zjednoczonej Prawicy rządzi dlatego, że miał wielkie szczęście, a to szczęście, uwaga, miało polegać najpierw na pandemii, a później na wybuchu wojny. I aha, to jest, i to, tak, jest to, tak, to dobro, tak, które spłynęło i dzięki temu pomogło rządowi rządzić, bo to takie łatwiejsze czasy, szanowni państwo. Najpierw tak, jak tak, zaraza przychodzi, a później jak zaczynają strzelać, to są łatwiejsze czasy. No ale zapytam się jeszcze Mariana Kowalskiego, bo to jest rzeczywiście tak. Znaczy to jest ci, którzy zostali w tej chwili no, zatrzymani, przesłuchiwani za łapówki w Warszawie, to jest jeden do jednego przeniesione Ministerstwo Skarbu w czasów Donalda Tuska. To są ci ludzie od pilnowania mienia publicznego od Donalda Tuska przeniesieni do Warszawy, do Urzędu Miasta. Jak na to można spojrzeć? Oczywiście stąd pozycja tych samorządowców platformerskich, zwłaszcza Trzaskowskiego, że oni zapewnili miękkie lądowanie byłym ministrom. I ci ludzie do niczego się więcej nie nadawali, tylko do robienia takich numerów. I takie robili numery w skali kraju. Tyle, że w skali kraju to jakoś to było tak daleko od zwykłego obywatela, od mediów i przede wszystkim od służb stosownych, że nie, to nie wypływało. To można było rzeczywiście te wały na
tych cysternach z ropą robić. Sami wtedy tymi służbami zarządzali, ja przypominam. No tak, na początku jeszcze Kamiński był przez chwilę, prawda, potem go cofnęli, także na tym wysokim poziomie byli nieuchwytni, ale jak przyszło do samorządu, no to zaraz ludzie się awanturują, że śmieci są nieodbierane albo że jest drogo, zaraz pisze prasa, zaraz jacyś tam aktywiści miejscy, czy radni opozycyjni w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości sprawę rozdmuchują. Tego nie można wtedy zamieść pod dywan. Stąd ja mówię, cały ten gang cwaniaków, żeby przestał szkodzić Polsce, trzeba ich od dołu zacząć te przekręty rozliczać. Nie od Tuska, od góry, tylko właśnie takie numery z Nowakiem. No, na Ukrainie wpadł. Te ancymony wpadają na samorządach. Czyli po nitce do kłębka od dołu trzeba. Oni będą sypać cwaniaków większego kalibru. I w ten sposób pozbędziemy się tego szkodzącego Polsce pazernego tałataństwa. Oni tylko dlatego sobie pozwalali na te numery, na to łapownictwo, na to okradanie zwykłych Polaków, bo mieli przyzwolenie swoich mecenasów zagranicznych. Berlin mówił, rządźcie Polakami, za to możecie kraść. Stąd te serwituty sobie odbierali władzy i odbierają do dzisiaj w samorządach. I tu musimy postawić kropkę. Jedno zdanie, Marek Jakubiak. Zapomniałem o tym temacie. Proszę państwa, Nowak to prawa ręka Tuska. Ten krawiec, prawa ręka Tuska, mówię o Orlenie. I ten, który dzisiaj był aresztowany, prawa ręka Tuska. My mówimy o bezpośrednim zarządzie Rzeczypospolitej za Tuska. I jeżeli to jest tak, że ci ludzie już dzisiaj siedzą, spokojnie, Donaldzie, spokojnie, któryś coś wreszcie powie. I tam było tyle prawych rąk, że wyszła ośmiornica, czyli mafii. No, ja przypominam doktrynę pana Neumanna, przynajmniej przez niego ogłoszoną, że dopóki nic nie mówisz, to cię Platforma broni. I żaden sąd cię w Polsce nie skaże. Więc to już takie prorocze niemal też elementy w tej doktrynie występują. Bardzo serdecznie dziękuję. Musimy postawić kropkę. Marek Jakubiak, Marian Kowalski. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zapraszamy do programu. Reasumując, na portalu niezależna.pl serdecznie zapraszamy. Serdecznie pozdrawiamy. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję, ale wieczór w Republice się nie kończy. Warto z nami pozostać. Do zobaczenia.